Projektując witrynę internetową od strony graficznej, należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem. W tym celu najlepiej skorzystać z internetowego narzędzia Color Contrast Check. Na stronie programu można zobaczyć trzy tabelki. Kolor pierwszoplanowy, kolor tła i rezultat łączenia tych kolorów, czyli tekst na wybranym tle, z informacją, czy to zestawienie barw jest zgodne z wytycznymi WCAG na poziomie podwójnego i potrójnego A. Wybierając kolory za pomocą tej strony internetowej, możemy w szybki sposób sprawdzić, czy nasze zestawienie będzie czytelne dla osób z dysfunkcją wzroku. Gdy dobierzemy odpowiednie kolory, a w rezultatach nie pojawią się żadne zastrzeżenia, możemy swobodnie skopiować kody kolorów i wstawić je na naszą stronę internetową.